Witajcie, moi mili, w czytaniach na marzec, które właśnie przygotowuję. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie uwagi czy komentarze, subskrypcje, za fajne maile, które dostaję. Dziękuję też za wsparcie. Jest mi bardzo miło, że mogę robić te czytania i że lubicie i właściwie odpowiadacie, oglądacie i jesteście zaangażowani tutaj na kanale. Jest mi naprawdę fantastycznie z tym. W związku z tym, że jeszcze można się zapisywać na plan duszy, kurs odczytu planu duszy w Warszawie, który odbędzie się od 6 do 8 marca. Zapraszam, teraz na ekranie pokaże się Wam informacja. Ars Libra organizuje ten kurs, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ma jeszcze ochotę, to proszę pisać do Ars Libra maile. No i zapraszam Was na kolejne czytania dla wszystkich znaków na marzec. Pozdrawiam. Witam wszystkie byki w czytaniu na marzec 2020. W tym miesiącu mamy z kabalistycznego tarota jedną kartę z głównych arkan, z wielkich arkan. I zobaczymy, jak tutaj energia działa dla Was na marzec. Ups. To już mamy. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest karta równowagi. I nie tylko. To jest karta, która mówi o potrzebie zrównoważenia umysłu, ale też to jest takie wyrównanie rachunków czasami. Mamy tutaj ścieżkę Tiferet do Gebura, a Gebura to jest ta Sefirot, Sefira, gdzie mamy taką szorstkość, takie doświadczanie różnych przeciwności losu. I chodzi tutaj o to, żeby nawet w momentach, w których mamy jakieś trudności, w momentach, w których czujemy, że tutaj za dużo się wokół nas dzieje, utrzymanie tej równowagi w umyśle, utrzymanie się w takiej stałości, bez takiego przechodzenia ze skrajnych emocji do innych skrajnych emocji, jest tutaj potrzebna i dlatego ta waga się pokazuje. Dla niektórych może to być jakaś karmiczna sytuacja, może to być poznanie kogoś z przeszłości, może to być dawanie i otrzymywanie. Jest to karta, która może mówić o takiej właśnie potrzebie wyrównania tego, co wcześniej było, wyrównania rachunków, tak jak powiedziałam. I tutaj mamy hebrajską literę lamed, która może oznaczać takie urządzenie, takie coś, co tak jak miecz być może tutaj pokazany w dłoni tej sprawiedliwości, skorygować na przykład pozycję, bo to dawniej było używane na przykład do trzymania zwierząt czy trzymania kóz w jakimś tam obejściu, żeby one nie uciekały, czy powstrzymywania ich przed robieniem szkód. Więc tutaj ten miecz właściwie jest symbolem takiego narzędzia, urządzenia, które pomaga wyrównać sytuację, spowodować, że wszystko wraca do równowagi. To też jest odcinanie się od takich rzeczy, które są nieistotne, zrobienie jakichś porządków w swoim myśleniu, czy w ogóle w otoczeniu swoim również. Tutaj ta karta jest też połączona właśnie z wagą, tak, z konstelacją wagi, która sugeruje, że tutaj mamy sprawiedliwą bogini, która ma tą sprawiedliwość w swoich rękach. Tutaj też nie chodzi o to, żeby tutaj nikt źle nie zrozumiał, nie chodzi o to, żeby kogoś tutaj karać, czy żeby otrzymywać karę, tylko chodzi o to, żeby tutaj coś było prowadzone w sposób zrównoważony, tak? To też nie chodzi o to, że jeśli ktoś daje Wam coś, to żebyście biegli i zaraz oddawali mu to. Tutaj chodzi raczej o połączenie yin-yang, tak? Tutaj ta waga może reprezentować tą miękkość, tą żeńskość, a miecz może reprezentować męskość, czy tą właśnie taką aktywną stronę życia. I chodzi tutaj o to, żeby raczej nie karać, tylko tak harmonijnie wyrównać te rachunki, czy wyrównać swoje myślenie, czy zrobić tutaj taką harmonię w swoim myśleniu, czy w swojej głowie. Może to też dla Was być taka sytuacja, w której się okaże w marcu, że coś zwyciężycie, albo
nagle stanie się jasność w umyśle, nagle wszystko wróci do normy. Jeśli ktoś miał jakieś przeżycia, to nagle może się okazać, że wszystko się wyrównuje i właściwie zmierza do równowagi. Czujecie się lepiej, zresztą nadchodzi wiosna, może to też o to chodzi, żeby czuć się tutaj lepiej z wiosną, żeby zobaczyć, że słońce tak i tak świeci i że pomimo tego, że doświadczamy takich różnych emocji i różnych zdarzeń, to tak wewnątrz czujemy właściwie, że tam zawsze jest spokój, jeśli potrafimy go zachować, tak? Bo czasami wchodzimy w te emocje i mamy taką huśtawkę, więc unikajmy tej huśtawki w marcu, będzie dobrze. Zobaczmy, co teraz jeszcze oprócz tego mamy dla Was stali takiej ziemskiej, pogańskiej, która nazywa się Pagan Other Worlds, czyli poganie innego świata, można to tak przetłumaczyć. Zobaczymy, co tutaj dla byków mamy na marzec. U mnie dzisiaj na przykład świeci słońce chwilami. Jest to bardzo przyjemny moment. Dobrze, to zobaczmy, co tutaj mamy oprócz tej wagi dla byków. Tu mamy to, co odchodzi, to, co przychodzi, Wasza twórczość, ogień twórczy, myśli. Tutaj jest karta mówiąca o relacjach. Tutaj mamy fizyczność, czyli monety. Nadzieje, obawy i wynik. Zobaczmy, co w tle. W tle mamy księżyc. Księżyc to jest karta, która zaciemnia obraz czasami i nie bardzo widać, w którą stronę i gdzie i jak przejść na drugą stronę do jasności. Może to być właśnie taka atmosfera wokoło, jeszcze nie do końca widzenie, gdzie to wszystko, dokąd to wszystko zmierza. Ale powoli coś już tam gdzieś wewnątrz Was kiełkuje. To też jest intuicja, tak? Z tym księżycem, to jest połączenie z tą miękkością, z przypływami, odpływami, z cyklami księżycowymi. Może to mieć jakieś znaczenie właśnie. Dopiero minęliśmy nów, teraz będziemy znowu zbliżać się do pełni. Zobaczmy, co tutaj się pokazuje jako energia odchodząca. Mamy tutaj cztery kielichy, taką kartę, która mówi o uczuciach, bo to są przecież uczucia, i mówi o takim wyobcowaniu. Możecie wyczuć się wyobcowani, tacy właściwie poza nawiasem, albo to może być w pracy, albo w relacjach. Może zrobiliście coś wcześniej, co powoduje, że właściwie jesteście tutaj w tym miejscu, a nie razem ze wszystkimi. Bo no, może to tak wyglądać, jakbyście to wy byli gdzieś poza nawiasem, poza grupą ludzi, którzy świętują na przykład, bawią się, cieszą. Może to też być poszukiwanie swojej grupy, tak? Poszukiwanie ludzi, z którymi chcę być. To odchodzi. Może właśnie dlatego, że tutaj będzie to wyrównanie, równowaga i teraz ten kielich jak gdyby wejdzie w swoje miejsce. Zobaczymy, może jeszcze się pokaże jakaś szóstka, bo to szóstka to też równowaga. Zobaczymy, jakie są inne karty. No mamy piątkę na przykład. No i to jest na przykład nieparzystość. To jest poszukiwanie swojego towarzysza. Poszukiwanie kogoś, z kim mogę albo być, albo żyć, albo współpracować. Z tym, że tutaj na środkowym takim miejscu znajdują się trzy kielichy, tak jak tutaj. One są tu z boku, ale stoją normalnie, tak jakby były w nich uczucia i, było, i pełno ich było. Tutaj mamy z kolei te trzy kielichy, które są odwrócone, jakby puste, nic w nich nie ma. Więc wy poszukujecie jakiegoś
połączenia, takiego głębszego połączenia, nie tylko tak po wierzchu. Czujecie się trochę samotni, być może niektórzy nawet będąc w związkach mogą czuć się samotni, ponieważ partner na przykład lubi co innego, czy zmienia się, ponieważ my nie jesteśmy przez całe życie tacy sami. My zmieniamy się, to nazywa się ewolucja, więc każdy z nas podlega jakiejś ewolucji. To fakt, że niektóre aspekty, może zachowania są takie same i gdzieś jeśli nie żyjemy świadomie, to niektóre zachowania odpalają się tak po prostu z automatu. Natomiast generalnie to wszyscy podlegamy zmianom czasu, zmianom, które zachodzą również w ciele, w umyśle, w ogóle w nas samych. Niekiedy mamy moment przemiany i wtedy jesteśmy na drodze do poszukiwania kogoś nowego, czy czegoś nowego, czy ta grupa ludzi, którzy tutaj wcześniej byli z nami i tworzyli naszą taką, nasze takie otoczenie, w tej chwili może nie mają już nic nam do zaoferowania i wy tutaj poszukujecie kogoś, kto będzie miał coś dla was, tej równowagi też w związku z innymi ludźmi. No zobaczymy, jak to się dalej pokaże. Dosyć takie głębokie tutaj to wyszło. Zobaczmy, co mamy tutaj w twórczej kreacji, czyli może to być wasza kariera. Jest tutaj kielich miłości, więc na pewno dla niektórych z was to jest poszukiwanie miłości, głębszych uczuć, poszukiwanie połączenia, taka miłość bezwarunkowa. To jest też miłość do siebie, do tego, co robię, do swojej twórczej natury, do wprowadzenia w życie jakichś nowych rzeczy, bo to jest początek, to jest start, to jest dar, który dostajecie i macie szansę. To jest duży potencjał na podejście z miłością do tego, co możecie robić, do swoich talentów, pokazanie światu, co macie. I tutaj nie ukrywanie tego dłużej, tak? Pokazanie tej miłości nie tylko do ludzi, ale też przede wszystkim do tej twórczości, czy takiej kariery, którą sobie tworzycie, czy chcecie tworzyć. Tu jest dużo właśnie takiej wody, która płynie u byka. Macie tutaj, jesteście znakiem ziemskim i macie tutaj takie podlewanie. Same emocje, dlatego tutaj w tych emocjach trzeba zachować tą równowagę. Ta karta sprawiedliwości mówi, pokazuje, że w tych momentach takie gdzieś tak przelewają te emocje, gdzie czujecie się bardzo negatywnie, czy bardzo jesteście smutni, czy jesteście w dołku, to lepiej utrzymywać taki stan równowagi gdzieś w środku w sobie. Być może medytować, żeby ta równowaga się utrzymywała, bo może to przechodzić później w rozczarowanie i to gorzej jeszcze, ale patrzenie na to, że kolejny dzień jest nowym dniem i kolejny dzień zbliża nas i do wiosny, i do takiej świeżości, i do tego, że natura się przebudza. I trzeba jakby popatrzeć na to, że zaakceptowanie tych stanów to też jest sztuka i umiejętność, i nie dramatyzowanie, nie wchodzenie w taką panikę, czy taką rozpacz na przykład, że tutaj, mój Boże, szukam, tu czuję się samotna, czy samotny i nie mogę nikogo znaleźć, czy ludzie mnie nie rozumieją, tak to też może być, nie czują tego, co ja chcę im dać, tak? A tu macie chęć dać im taką świeżość, więc warto tutaj do tej świeżości nawiązać, warto z tym świeżym pomysłem może wyjść, z jakąś nową rzeczą, która jest w was. Być może w ukryciu piszecie coś, jakieś książki, opowiadania, poezję, może robicie coś innego, może jesteście bardzo dobrzy w tworzeniu manualnie jakichś rzeczy. Jest taka obfitość na świecie różności, że myślę, że każdy znajdzie tutaj odpowiedź w sobie na to, co chce, z czym chce wyjść do ludzi, co chce dalej w życiu robić. Więc tu w karierze może się otworzyć jakaś świeżość. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kolejną piątkę. Tutaj jest wasz żywioł, ta piątka akurat, ale to jest taka troszkę bieda. To taka bieda jest w pracy. Może nie czujecie się dobrze w tej pracy, którą robicie, może ta praca nie daje wam satysfakcji finansowej. Mogą to być też cały czas myśli o tym, że mam za mało, że nie wystarcza mi. Bo tutaj mamy myśli, tu mamy intelekt. To jest takie skupienie się na braku. W
tym miejscu. Tutaj skupienie się na smutku. Tutaj niewidzenie, że są wokół ludzie, z którymi możemy być. Więc tutaj mamy taką biedę, takie niepotrzebne poszukiwanie dla umysłu takiego odczuwania później biedy, niedostatku. Taka chęć bycia takim outsiderem troszeczkę, tak? Takiego niewidzenia, że właściwie zima kiedyś mija, tak? Tutaj mamy dużo śniegu, na drzewie jeszcze nie ma żadnych liści, to tak właściwie jak teraz. Że niby jest już taka nadzieja, że ta wiosna będzie, ale jeszcze tak do końca tego nie widać. I my czasami, jeśli nie widzimy czegoś, to nie wierzymy w to. A tu chodzi o to, żeby uwierzyć i dopiero wtedy zobaczyć. To może trochę paradoksalnie brzmi, ale tak jest. Zobaczmy, co mamy tu w relacjach. Oj, to będzie jakiś duży miesiąc dla Was, bo tutaj czujecie się gdzieś oszukani albo ktoś Was oszukuje rzeczywiście. I w relacjach mamy 7 mieczy. No, siódemki też podobnie jak piątki, a szczególnie w mieczach tutaj. To jest karta, która, szczególnie siódemka mieczy, mówi o takim oszukiwaniu siebie albo oszukiwaniu innych. Tu też trzeba zwrócić uwagę, czy ktoś nie zabiera Wam Waszego czasu albo Waszej uwagi, nie dramatyzuje, czy nie ograbia Was z czegoś, co jest dla Was ważne. Na przykład jeśli czas jest dla Was ważny, bo chcecie kreować coś nowego, tak jak tutaj, to taka karta 7 mieczy mówi o tym, że może tutaj jest ktoś, kto zabiera Wam ten czas i wtedy nie możecie się do końca skupić. Chociaż to też może być karta mówiąca o takiej trochę separacji od środowiska, tak? O byciu takim outsiderem, bo znowu tutaj mamy taki żagiel i mamy 2 miecze, które są na zewnątrz. Więc może to jest takie poczucie, że będąc na zewnątrz, nie jesteśmy połączeni z tymi innymi ludźmi. Ale to nieprawda, bo my wszyscy jesteśmy połączeni w taki czy w inny sposób. Czasami tego połączenia nie widać, ale wielu rzeczy nie widać, a istnieją, tak? Wiatru też nie można zobaczyć, a jednak łamie gałęzie. Może to jest dziwny przykład, ale taki akurat przyszedł mi do głowy w tym momencie. W każdym razie tutaj jest jakiś wyczyn, jakaś tutaj jest jakieś wyzwanie w tych relacjach, dla niektórych przynajmniej z Was. Dla innych może to być chęć wzrostu albo chęć odejścia może z tego miejsca, w którym jesteście. Zobaczmy, co się tutaj pojawia. Mamy tutaj pazia mieczy. No, ciekawe jest to czytanie. Paź mieczy to taka nowość. To taka chęć rozwiania wątpliwości, poszukania prawdy na swój własny temat, na temat tego, co ja czuję, jakie pieniądze mogę zarabiać, dokąd chcę w ogóle iść ze wszystkim. To jest w ogóle manifestacja tutaj w Malkut, bo wszyscy paziowie są w Malkut, czyli na planie ziemskim. I teraz, co ja z tym paziem tutaj, co można powiedzieć? Może dochodzić o to, żebyście bardziej poczuli siebie i żebyście połączyli Wasze ciało z Waszym umysłem, z tą świeżością. Jest to bardzo młoda energia i może tutaj chodzić też o to, żebyście zaczęli zwracać uwagę na swoje ciało. Tutaj mamy też miecz. Tutaj waga ma też ten miecz i powyżej mamy miecze. Może tutaj potrzeba odświeżyć relacje, może tu potrzeba popatrzeć na to, jaki macie stosunek do pieniędzy, czy te pieniądze są rzeczą najważniejszą w Waszym życiu, bo tutaj mamy naprzeciwko piątkę monet. Ta piątka mówi o niedostatku, o braku i tutaj często to ja na przykład łączę z pracą, tak? I jaka to praca? Dlaczego czujecie, że tutaj jesteście słabo wynagradzani, bo tutaj macie pazia mieczy, być może trzeba inaczej podejść do tej pracy, żeby zarabiać więcej. Być może trzeba zrównoważyć siebie w jakiś sposób, poszukać być może nowej pracy, żeby ona przynosiła Wam lepsze dochody niż ta, którą w tej chwili macie, tak?
Oczywiście zmiana zawsze łączy się z jakimś przestrachem, bo my boimy się zmieniać, bo zmiana to dla nas jest takie zagrożenie. Trzeba wyjść ze skorupy, trzeba przekroczyć te granice czasami komfortu, które mamy wokół siebie. Ale zobaczmy, co tutaj jeszcze jest w nadziejach i obawach. Mamy 8 buław, czyli taką energię szybkości, energię, która ma jakiś cel i macie tutaj nadzieję na znalezienie tego nowego celu. Może to być nowy cel, tutaj mamy asa, może to być nowa miłość, która się nagle pojawi w waszym życiu. Tylko uważajcie, bo tutaj ten kielich mamy naprzeciwko 7 mieczy, więc może to być jakieś rozczarowanie, albo może to być ktoś, kto nie do końca będzie mówił prawdę, bo może to być osoba, która będzie i pójdzie, i kiedy będzie chciała, to będzie, a potem jej nie będzie. Taki właśnie żagiel na wietrze to może być. Czyli takie niespełnione jakieś tutaj niedopowiedziane historie i możecie sobie wy tutaj stworzyć w sobie taką potrzebę umiłowania tego człowieka, a tutaj okaże się, że to jest właściwie strzał w złą stronę. Dlatego tu potrzeba zachować równowagę w umyśle i przyglądać się właściwie dosyć uważnie. Tutaj macie mało uziemienia, bo ten paś mieczy to jest taka nieuziemiona energia. Natomiast tutaj jest też wielka szybkość. Może macie nadzieję na szybkie znalezienie jakiegoś partnera, czy szybkie znalezienie pracy, czy rozwiązanie jakichś rzeczy, które gdzieś tam są wokół was. Bo tutaj dosyć trudne jest to czytanie. Mamy dużo takich kart, które mówią o byciu rozczarowanym, samotnym, w jakimś otoczonym, jakimiś takimi zimnymi tutaj klimatami. Jedyną taką kartą błyszczącą jest ten as kielichów, który mówi, bez względu na wszystko, co się dzieje, to miłość jest najważniejsza, no i oczywiście sprawiedliwość, czyli zachowaj równowagę. Zachowaj równowagę, to pozwoli ci wyjść z tego wszystkiego w dobry sposób, jakiś sposób, który pomoże utrzymać zdrowie psychiczne. Tutaj mamy 5 buław, jeśli chodzi o wynik. To jest też jakieś zmaganie się ze sobą, czy zmaganie się z jakimiś ludźmi dookoła. Wchodzenie w jakieś kłótnie, właśnie w takie sprzeczne tutaj mamy informacje, bo mamy takie buławy, które są bardzo tak pokrzyżowane, więc może tutaj wygląda na to, że albo wy macie konflikt wewnętrzny, i nie wiecie, co robić w tym momencie i nie bardzo wiecie, w którą stronę się udać. Albo wokół was gdzieś tutaj pokazuje się środowisko, które nie sprzyja. Tutaj na początku powiedziałam o tych 3 kielichach, które są tak osobno i wy tutaj jakby jesteście takim samotnym strzelcem. Tutaj pokazał się taki samotny strzelec, gdzieś jakby jesteście sami w tym, co robicie. Tutaj w przyszłości, mam wrażenie, chcielibyście kogoś znaleźć albo wrócić do przeszłości, która była jakaś w waszych oczach czy w uczuciu wspaniała. Ale tutaj gdzieś musi się wyrównać jakaś energia, więc stąd może są takie doświadczenia. Poza tym jest księżyc w tle. Zazwyczaj jak jest księżyc w tle, to tak nie do końca wiadomo, o co chodzi. I tutaj ten konflikt się pokazał. Taki konflikt właściwie, no, tak w głowie macie mętlik. Albo dookoła was są ludzie, którzy właśnie nie do końca są szczerzy. Wy chcielibyście tutaj, żeby ta miłość tutaj płynęła, czy tak w tym trójkącie, ale jak patrzymy, to nadziewamy się na 7 mieczy, tak? I tutaj na tą 5. I ten kielich taki jest właśnie sam, jak w pierwszej karcie, którą odkryłam. Oprócz tła oczywiście, oprócz atmosfery księżyca. Może to być marzec, takim miesiącem, który będzie przełomem jakimś, wyrównanie energii, prośba, żebyście jednak zachowywali spokój, jeśli coś się będzie działo. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie, bo to są doświadczenia, trzeba to traktować jako doświadczenia życiowe. Zobaczymy kilka kart, dlaczego tutaj są
karty. Co tutaj w tle? Rycerz. Rycerz buław, który biegnie z odsieczą, biegnie z ogniem wypalić wszystko do cna. To taki żart, ale to chodzi o to, że żeby wskrzesić w sobie tą akcję, podjęcie jakiejś akcji, podjęcie jakiejś decyzji, takie zobaczenie, że mogę coś robić, że mogę zmienić środowisko, że mogę znaleźć sobie nową pracę. To jest podjęcie działania po prostu. No tutaj chodzi o uzdrowienie sytuacji, kiedy jesteście poza jakimś nawiasem, czy nie czujecie się połączeni z innymi, to tutaj ta karta mówi o takim uzdrowieniu sytuacji całej, bo mamy umiarkowanie, a to jest karta bardzo uzdrawiająca. No tutaj również mamy rycerza, tylko że jest to rycerz mieczy, więc mówi on, że trzeba podjąć tutaj akcję, że trzeba powiedzieć prawdę, że trzeba dążyć do prawdy i tutaj ujawnić, jeśli są wokół was jakieś kłamstwa, czy czujecie, że ktoś nie mówi prawdy, to trzeba po prostu iść i z tym zrobić porządek, tak? Zresztą karta sprawiedliwości też mówi o tym, żeby porobić porządki, żeby zrównoważyć tą energię, która jest. Poczucie bycia w naturze, w obfitości natury i tutaj cesarzowa mówi, że to niepotrzebnie czujecie tutaj, czy myślicie o tym, że macie za mało. Tutaj wszystko możecie mieć tak naprawdę, bo natura jest obfita i wystarczy tylko zrównoważyć siebie, swój umysł i przyjdzie ta obfitość, i przyjdzie ta nowa praca i dostaniecie tutaj od wszechświata, tylko nie trzeba tutaj nakręcać się negatywnie. Może tutaj najpierw tą kartę. Też mamy piątkę, więc tu może chodzić o wasze ciało fizyczne, nadmiar stresów, jakieś takie myśli. Raz macie myśl, że pójdziecie do nowej pracy, raz się boicie, to jest taki wewnątrz taka gonitwa myśli, ale to też jest takie dyskusje ze sobą na ten temat, taki dialog wewnętrzny, który raz ciągnie w prawo, raz w lewo, taka huśtawka, tak jak tu mamy tą wagę, to taka huśtawka może dotyczyć was samych, waszego połączenia ciała, umysłu i duszy, że tak nie do końca wiecie, w którą stronę się obrócić z tym mieczem tutaj i macie ten problem i dyskusję. Nadzieje, obawy? Nie, przepraszam, wynik. Wynikiem tutaj mamy 5 buław, a 7 buław mówi o takim twardym obstawaniu przy swoim, czyli jeśli czujecie, że tutaj serce wam się otwiera, to warto to serce otwierać. Nie warto w sobie prowadzić tej dyskusji i właściwie cały czas oskarżać się. Być może tutaj ta 7 mieczy mówi o tym, że sami siebie oskarżacie o różne rzeczy, tak? Sami siebie oszukujecie, pokazujecie sobie nie te cele, które tak naprawdę gdzieś głębiej macie schowane, że chowacie to swoje serce, chowacie się z tą miłością i nie chcecie pokazać siebie autentycznymi, takim jak jesteście. Jeszcze tutaj zobaczę tą kartę. Proszę. Poszukujecie miłości, poszukujecie. Kiedy nie mamy miłości do siebie, kiedy cały czas się oceniamy, frustrujemy na temat tego, że tutaj mamy za mało, tam mamy za dużo i nie widzimy obfitości w naszym życiu, to się tak naprawdę oszukujemy i pozwalamy na to, żeby nasz umysł tutaj był w nierównowadze i wtedy mamy kłopot. I nie widzimy, że wokół nas są ludzie, którzy już nas kochają, tylko skupiamy się tutaj na tym, co już się rozlało, wylało, jest puste i tam już nic nie znajdziemy. Więc warto tutaj popatrzeć, przyjrzeć się sobie temu, co robicie i temu, w jaki sposób ze sobą macie relacje. Bo często poszukujemy odpowiedzi u innych, a warto teraz popatrzeć na siebie i może przeznaczyć ten miesiąc marzec na wprowadzenie równowagi w sobie. Tutaj na zakończenie jeszcze mam jedną talię. I zobaczymy kartę jedną dla was.
prosimy dla byka jedną kartę z wyroczni. Mamy tutaj kolorowe bardzo drzewa, które jak patrzę, są dwa złączone, a jedno stoi tak z boku, tak? To są trzy drzewa, dwa razem, trochę tak jak tutaj mamy te trzy połączone, trochę tutaj tak jak ta karta pięciu, że dwa są połączone właściwie, no podobnie, ale nie tak samo. Tutaj mamy błogosławieństwo zamykających się drzwi. W jednym momencie nic się nie dzieje, a potem okazuje się, że nagle wszystko się zaczyna dziać. Drzwi się jakieś zamykają, ale zanim się zorientujemy, już inne są otwarte. I idzie się przez to do nowego, przez te otwarte drzwi, do nowego, takiego jasnego, fantastycznego, pełnego miłości życia, w którym możemy poczuć się wreszcie sobą, w którym możemy poczuć się wreszcie szczęśliwi. Tak? Więc tutaj zamykają się, otwierają drzwi. Ta karta pokazuje pełnię kolorów i szczęścia, połączenie tutaj z jakąś osobą. Tutaj jakby jemioła była. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj słońce akurat tak świeci. W każdym razie wygląda to na przełomowy jakiś moment. Także bądźcie cierpliwi. Poszukujcie miłości w sobie, poszukujcie miłości też wokół Was. I zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze mam tutaj na zakończenie, pełne zakończenie. Talię mądrości. Zobaczymy, co ta mądrość tutaj Wam jeszcze powie. Dla byka poprosimy jedną kartę. Współtworzenie. Właśnie, czyli poszukiwanie osób, poszukiwanie ludzi, poszukiwanie miejsc, w których można współtworzyć, razem tworzyć swoje życie. Taka piękna tutaj karta nam się pokazała. I tutaj to się bardzo pięknie łączy tutaj z tym asem, ponieważ tutaj mamy miłość do tworzenia swojego życia, miłość do rozpoczęcia swojego życia na nowo. I tutaj też macie miłość do siebie, miłość do rozpoczęcia tego swojego życia wspólnie z innymi i tu z mądrością, bo mamy sowę, tak? Może to dziać się szybko, bo mamy szybkie zwierzę, które tutaj siedzi centkowane. Więc macie tutaj nadzieję na taką zmianę, która się szybko zadzieje i będzie z korzyścią dla Was. Trudne dosyć czytanie dla byków, ale takie bardzo głębokie, można tutaj poprzyglądać się sobie, tak jak mówiłam. I coś zmienić w życiu. Tego Wam życzę, żeby się zmieniło na lepsze. Pozdrawiam.